TVG9, konsulat rosyjski w Gdańsku i manifestacja w związku, witam, z przybyciem prezydenta Miedwiediewa do Polski. Przesuwają coraz później o pół do 12. No, proszę pani, pani mnie pyta, a ja pani z Mądrzewskiego przetłumaczę. Ja pani mnie pyta. No, to bardzo fajnie, bardzo. Nie, no mówię, że najgorsza. Ludzie idą spać. Może nas to znaczy, no. A pod to jest właśnie przyjaźń Rosjanom, Polacy. Dosłownie. Jeszcze chyba nie dojechali z tego samochodu. Witam, cześć. Witam. Też puszczamy na TVG. Tak, tak. Musimy działać, ale przegrywamy to. No niestety. Dobry wieczór. Przepraszam bardzo, czy może pan trochę więcej powiedzieć na temat tego hasła, bo mówi się, że to ksenofobowie protestują przeciwko Miedwiediewowi, a tu widzę w języku rosyjskim. Mogę panu panu przetłumaczyć, nie? Panie prezydencie Miedwiediew, najgorsza prawda o Katyniu i Smoleńsku może nas pojednać. A pod spodem jest podpisane przyjaźń Rosjanom Polacy. Ruskim Polaki. Mhm. Rosjanom Polacy. W dosłownym tłumaczeniu. Czyli jesteśmy za pojednaniem, ale jako naród polski, jako Polacy, zawsze byliśmy z narodem słowiańskim pojednani. A nie mówię to o rządach, bo to zupełnie jest co innego. Nie można rządu utożsamiać z narodem po prostu rosyjskim. Bo ten naród rosyjski póki co nie jest demokratyczny i nie ma nic tam do powiedzenia, co rządzący, bo tam generalnie kto rządzi? Oligarchia rządzi i dawne KGB rządzi. No u nas podobnie, też oligarchia rządzi. Witam, Liga Obrony Suwerenności, jak zwykle. Oj, przepraszam, zaraz już się przywitam tutaj kamerę. Witam serdecznie. No tak. Ty jesteście głównymi organizatorami czy współorganizatorami? Współuczestnikami, tak, tak, pomagamy. No tak, zawsze aktywni tutaj. Samorzutne po prostu spotkanie. A, rozumiem. No tak, tak, spontaniczne. Na sercu Polska, nie? Najlepsze są imprezy spontaniczne. Tak, takie najlepiej wychodzą. Po 10 kwietnia, przepraszam, kiedy ludzie się zbierali spontanicznie i nagle się okazało, że jest mnóstwo patriotów. Dziękuję. Właśnie. No. Panowie, przecież to nie może być, to ma być czytelne. Na prędzi. Dzień dobry. Dzień dobry, pani.
Proszę.